Przez całe ferie mamy specjalne, można powiedzieć, takie serie seansów i wykładów, które są połączone, żeby przybliżyć młodym tak naprawdę o komecie, o Marsie, o Słońcu w taki dosyć luźny sposób, ale też takie poprzez doświadczenia, co to są tak naprawdę te wszystkie ciała niebieskie, te gwiazdy, no i żeby zafascynowali się może właśnie samym planetarium, samą nauką, no bo mają wolny czas, oni też stwierdzają, że chcą jednak tu przyjechać, więc chcemy ich po prostu zaszczepić tą pasją do astronomii i mam nadzieję, że to nam się uda poprzez właśnie te warsztaty i seanse. Chorzowskie Centrum Kultury jak co roku organizuje dla dzieci atrakcje wakacyjno-feriowe, w tym właśnie czasie to ferie zimowe. I tutaj mieliśmy do zaproponowania warsztaty plastyczne, które prowadziła pani Anna Solar. Mieliśmy gości z chorzowskiej Lauby, no i dzieci, które przyszły też z Chorzowa, które spędzają właśnie ferie w Chorzowie, w mieście. 30 mieliśmy spektakl familijny Ble w wykonaniu Teatru Eduta Śląska i tutaj też gościliśmy wiele chatek, dzieci ze stowarzyszeń i Laubę Chorzowską. Mamy jeszcze ofertę kinową. Dzieci tutaj korzystają przez cały okres ferii z oferty właśnie kinowej, kina Grajwka i są przygotowane pod nich specjalne seansy, takie, które rzeczywiście, na które one czekają i które spełniają ich oczekiwania. Jesteśmy na półkoloniach artystycznych, które z panią Igą tutaj prowadzimy. Wczoraj robiliśmy naszych bohaterów z wytłoczek po jajkach. Postaramy się też wykorzystywać materiały ogólnodostępne, tak żeby dzieci mogły później wykorzystywać sobie z tych naszych pomysłów z prowadzenia zajęć, mieć takie inspiracje w domu do zrobienia. A dzisiaj robimy z tym naszym bohaterem, który stworzyliśmy wczoraj, komiks. Wymyślamy historię i uczymy się tego, jak zaprojektować tą naszą historię na kartce, tak żeby każdy mógł tą historię odczytać z grafiki bez słów. A u pani Igi dzisiaj dzieci robią torby, wykorzystując torby po kawie, żeby dzieci też potrafiły wykorzystywać materiały, które mają w domu, do zrobienia czegoś użytkowego, co im w domu jest potrzebne. Mieliśmy również zajęcia z ceramiki w poniedziałek, teraz te prace schną, są właśnie w piecu, są wypalane i jutro będziemy je malować. W czasie tych ferii, które są za nami, wszystkie nasze ślizgawki były darmowe dla dzieci. Na podstawie legitymacji szkolnej zarówno wejście, jak i wypożyczenie łyżek było zupełnie gratis. Widzimy, że cieszą się to bardzo dużym powodzeniem. W pierwszym tygodniu tylko na jednym z lodowisk na ulicy Granicznej było ponad 360 dzieci właśnie, które skorzystały z tej darmowej jazdy. Było ponad 250 wypożyczeń, widać, że ta akcja cieszyła się bardzo dużym powodzeniem.